Dzień dobry. W poprzednim odcinku pokazałem Ci, jak możesz zainstalować Strapi i korzystać z niego w takiej podstawowej formie. Natomiast dzisiaj chciałbym Ci pokazać po pierwsze, jak można tworzyć proste relacje między różnymi modelami, czyli zrobimy sobie na przykład model komentarzy, który będzie miał relacje z artykułami, czyli po prostu artykuł może mieć wiele różnych komentarzy. Dodatkowo połączymy sobie komentarz z danym użytkownikiem, czyli będziemy wiedzieć, kto jest autorem danego komentarza. No i na końcu uruchomimy sobie GraphQL, tak żeby pokazał Wam, jak z użyciem GraphQL-a w Strapi można sobie właśnie pobierać różne elementy. I na tym dzisiaj skończymy. Oczywiście nie będzie to idealne rozwiązanie, bo nie będziemy mieli żadnej logiki do sprawdzania, że na przykład dany użytkownik utworzył konkretny komentarz, ale tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj po prostu zrobimy sobie te relacje, odpalimy sobie GraphQL-a i będziemy wszystko wyklikiwać z panelu, a później zajmiemy się zrobieniem właśnie już takich bardziej customowych endpointów po to, żeby one się nadawały do użycia w takiej prawdziwej aplikacji Reactowej. I tu mam na myśli coś takiego, że na przykład zalogowany użytkownik jest w stanie dodać komentarz jedynie w swoim imieniu, żeby nie było takich jaj, że ktoś po prostu ma token i jest w stanie dodawać komentarze jako inny użytkownik. Więc tym się zajmiemy w dalszym odcinku, w kolejnym odcinku, żeby po prostu działało to jak należy. Więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Strapi, jeżeli coś w tym filmiku będzie niejasne, jeżeli przyjdzie Wam coś do głowy, to zapraszam do sekcji komentarzy, tam postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zachęcam też do zapisania się na mój newsletter, bo tam będę Was informował o swoim nowym kontencie, więc nie będziecie mogli nigdy niczego przegapić. Więc dobra, nie przedłużam zbytnio i lecimy dalej z tematem. Na początek utworzymy sobie nowy model. Będzie to model, który będzie odpowiedzialny za przechowywanie sobie komentarzy, więc klikamy Add Content Type. Tutaj sobie napiszemy comment, już bardzo, będziemy mieli tekst, czyli to jest oczywiście content, to co ktoś wpisze w komentarzu. Kolejne pole, jakie będziemy potrzebować, to na przykład data, czyli created, add, to będziemy sobie ustalać. Później jak będziemy mieli ten customowy endpoint, teraz też na przykład możemy updated add. Jak ktoś na przykład edytuje komentarz, to fajnie, żeby pokazać to komuś, na przykład na frontendzie, żeby komentarz był wyedytowany. No i teraz zrobimy sobie jeszcze na przykład relacje. Relacja w bazie danych, to jest to, że mamy jakby jeden model i drugi model i chcemy je w jakiś sposób ze sobą połączyć. I oczywiście są takie proste połączenia, że jeden model i drugi, ale są też takie bardziej zawiłe, czyli że jest jeden model i jest kilka różnych modeli. Więc tutaj będziemy mieli taką relację, że mamy jeden artykuł i artykuł może mieć wiele różnych komentarzy, tak? Bo mogę skomentować ja, możesz skomentować ty i mogą skomentować inni. Natomiast komentarz sam w sobie powinien też mieć relację do użytkownika, bo każdy użytkownik, który dodaje komentarz, to jest jego autorem, więc warto by było też przechowywać tą informację o danych o autorach w tym modelu. Więc mamy tutaj komentarz i na początek zrobimy sobie taką relację, że artykuł ma wiele różnych komentarzy i dodamy jeszcze jedną relację, że komentarz ma tutaj użytkownika, czyli to będzie tak, has one user. Tu mamy inne relacje do wyboru, takie bardziej już jakby zawiłe, ale nimi dzisiaj się nie będziemy zajmować. Mamy tutaj akurat taką prostą relację, że jeden, jakby, że każdy komentarz ma akurat jednego użytkownika i to sobie zapiszemy.
zapisujemy nasz model. I teraz sobie sprawdzimy, czy jak tworzymy komentarz, to czy możemy sobie wybrać, kto jest jego autorem. Więc zobaczymy sobie nowy komentarz, bla, bla, bla. Został utworzony 25 grudnia, a jakże, pierwszy dzień świąt. Ktoś skomentował, oczywiście to też zrobimy, ustawimy. I artykuł to może być na przykład ten mój nowy artykuł i użytkownik, zrobimy sobie Artur1. No i zapiszemy sobie ten nasz komentarz. Jak wyjdziemy sobie teraz w artykuł, to widzicie, że tutaj on już ma zakładkę comments, w której będą wyszczególnione różne komentarze. I teraz na przykład jak dodamy inny komentarz i sobie go utworzymy na przykład 31 grudnia w noc sylwestrową. Znowu przypiszemy go do tego samego artykułu, Artur1 jest autorem. To zobaczycie, że tutaj jak wejdziemy sobie w nasz artykuł, no to on już ma tutaj dwa komentarze. Oczywiście teraz w tym panelu nie wygląda to jakoś super, więc żeby był efekt wow z dzisiejszej lekcji, to zainstalujemy sobie GraphQL-a. Mamy tutaj Marketplace. Strapi jest rozwiązaniem open source, więc jest tworzony przez dobrą społeczność ludzi. Nie ma za sobą jakiejś wielkiej firmy, więc siłą rzeczy w Marketplace nie ma nie wiadomo ilu pluginów, ale mamy plugin GraphQL, który jest bardzo fajny. Trzeba chwileczkę oczywiście poczekać, aż ten GraphQL nam się tutaj zainstaluje. Ja oczywiście to przewinę trochę, ponieważ dbam o Wasz czas. No i serwer się zresetował, więc tak naprawdę oznacza to, że nasz plugin do GraphQL-a powinien się zainstalować. Jak widzicie, jest on tutaj zainstalowany, więc teraz sobie odpalimy GraphQL-a. GraphQL-a odpalamy w taki sposób, że mamy adres tutaj naszego API i piszemy sobie GraphQL. I powinno nam się tutaj pokazać piękna konsola, w której możemy zacząć pisać sobie różne zapytania. No i jeżeli znacie podstawy pisania na przykład takich zapytań GraphQL-owych, no to możemy sobie tutaj wyciągnąć, co chcemy, tak? Czyli chcemy articles i chcemy, żeby dla tych artykułów zostały nam zwrócone pola takie jak ID, published i title. No i widzicie, że mamy tutaj zwrócony artykuł, ale to nie jest nic ciekawego, bo tak naprawdę chcemy mieć zwrócone wszystkie komentarze do danego artykułu. No i napiszemy sobie comments, napiszemy sobie ID, napiszemy sobie content. I jak to odpalimy, to widzicie, że mamy tutaj akurat jeden artykuł, ale w tej tablicy mamy artykuł, a dany artykuł ma wiele różnych komentarzy. I komentarz, jak wrócimy sobie tutaj, to ma jeszcze użytkownika, tak? Więc mamy jeszcze możliwość dla każdego komentarza wyciągnąć sobie na przykład użytkownika i użytkownik może mieć na przykład username. No i widzicie, że mamy bardzo fajną strukturę tutaj GraphQL-a. Zwracamy sobie tablicę artykułów, zwracamy sobie komentarze i mamy je dostępne tutaj od razu z tego API w takiej formie, że jesteśmy w stanie napisać sobie apkę na przykład w Reakcie i korzystać z GraphQL-a. Więc jak widzicie, Strapi jest bardzo fajnym narzędziem nie tylko, żeby sobie tworzyć restowe API, ale także, żeby wystawiać sobie jakieś tam API GraphQL-owe, które możecie użyć do niczego innego, jak po prostu do nauki. Więc jeżeli chcecie lokalnie mieć jakieś własne API, pobawić się z GraphQL-em, pouczyć się na przykład Apollo, zobaczyć jak on działa, no to możecie to zrobić. No i to w zasadzie tyle, co chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. W kolejnym odcinku zajmiemy się już nieco bardziej zaawansowanymi rzeczami. Zaczniemy robić customowe endpointy, jakąś logikę sprawdzającą, czy dany użytkownik może utworzyć komentarz, więc zrobimy nieco bardziej ciekawe
rzeczy w kolejnych odcinkach. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. A jak się podobał, to zostawcie łapę w górę i napiszcie w sekcji komentarzy, czy materiał był dla Was pomocny. Trzymajcie się, cześć!